Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 5 rozdział, 3 do 5 wersetu? Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. List do Rzymian, 5 rozdział, 3 do 5 wersetu. Jaki jest cel prób? Doświadczenie to dość popularne słowo w dzisiejszych czasach. W świecie komputerów, samochodów, sportu i innych rzeczy. U Boga istniało ono już dawno temu. Jako część Bożej szkoły, doświadczenie można sparafrazować jako umiejętność przechodzenia procesu bycia testowanym, którego celem jest zdanie testu i, mogę dodać, wyjście z niego silniejszym niż przed nim. To konkretne słowo, doświadczenie, występuje w Nowym Testamencie 7 razy. Choć tłumaczone jest na różne sposoby, wskazuje na doświadczenie tego, kto przeszedł próbę lub przez nią właśnie przechodzi. List Jakuba, 1 rozdział, 3 werset, używa blisko spokrewnionego słowa, które występuje tylko tam w liście Jakuba i w pierwszym liście Piotra 1:7, jako czynność lub środek testowania, próby lub dowodzenia. Ostatecznie te próby powodują duchowy wzrost, a więc wzmacniają wierzącego. Prowadzą go ku duchowej dojrzałości, co prowadzi do bardzo praktycznego rezultatu, jakim jest złożenie naszej ufności w Panu, który powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Tak jest to zapisane w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 5 werset. Próba to osobista strona nadziei, opisana w liście do Rzymian, 5 rozdział, 4 werset. Jako wynik przejścia przez pewne próby, podczas gdy nadzieja w Rzymian 5:2 jest bardziej obiektywna i jest ona czymś, o czym wiemy od zawsze i czymś, co nie może się zmienić. Próby są dane przez Pana Jezusa, aby wierzący wzrastali duchowo, aby stali się dojrzalsi w Chrystusie. Cel osiągnięcia duchowej dojrzałości dla wszystkich wierzących był szczególnie podkreślany w służbie Pawła apostoła, co mamy udokumentowane w Kolosan 1 rozdział 28 werset, a także Piotra, co jest udokumentowane w drugim liście Piotra 3:18 i Jana, co widzimy wyraźnie zapisane w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, 13 werset. Duchowa dojrzałość opisana jest również w innych fragmentach Pism Świętych. Pan Jezus Chrystus dopuszcza trudne okoliczności, ciężką sytuację, ale też i przyjemne rzeczy jako różne środki lub formy prób, abyśmy przeszli te próby i stali się bardziej skoncentrowani na Panu Jezusie Chrystusie. Alfred E. Bouter. Al Bouter.